Cześć czołem, Tomasz Migdałek, birofile w Logopiwie. Pora na kolejną wrzutkę publicystyczną. I niestety kolejny temat będzie kontrowersyjny. To znaczy, nie wiem czy niestety, ale kolejny temat będzie kontrowersyjny, ale też jest to kolejny temat, który moim zdaniem jest wart poruszenia, jeśli chodzi o polski craft. Dokładniej chodzi o jakość w polskim crafcie. I stosunek ceny do jakości w polskim krafcie. To jest troszeczkę takie tabu, mam wrażenie. Kolejna rzecz, o której się nie chce zbyt dużo mówić. Być może dlatego, że jakoś to tam jest nie na rękę, przynajmniej niektórym browarom. Ale miałem konkretny impuls, a w zasadzie dwa impulsy. Nie jakieś może bardzo dokuczliwe, ale na tyle wyraźne, że stwierdziłem, że pora się tym zająć, zwłaszcza, że już o tym wcześniej myślałem. I sądzę, że wielu z nas gdzieś tam ma swoje rozmaite przemyślenia związane z jakością piw w polskim krafcie i ceną tych piw, co jakby no, nie jest według mnie bez wpływu na to, jaki mamy stosunek do ich jakości. Ostatnio piłem dwa piwa z browarów rzemieślniczych, które były piwami nieudanymi i niestety skończyły w zlewie. Chodzi o to, że wydałem na dwa piwa gdzieś tam około 15 zł mniej więcej. I niestety z tych 15 zł żadnej przyjemności nie miałem, ponieważ piwa piję głównie dla przyjemności, dla smaku, dla tam powiedzmy walorów degustacyjnych, no to jeżeli ich w ogóle nie mam i nie jestem w stanie tak naprawdę tych piw wypić, jakoś czerpać z nich chociażby minimalnej przyjemności, no to znaczy, że jest coś nie tak. Wiem, że to jest sytuacja, z którą wy często macie do czynienia, ja też z nią mam do czynienia, bo to nie jest pierwszy raz absolutnie, kiedy kompletnie nie jestem zadowolony z tego, co kupiłem. No i tutaj się pojawia taka kwestia, no bo generalnie jest tak, że browary rzemieślnicze robią lepsze piwo niż browary koncernowe na przykład i lepsze piwo niż w większości robią browary regionalne. Te ostatnie też potrafią czymś tam pozytywnie zaskoczyć, no ale przyjmijmy to założenie, że ten craft to jest właśnie ta jakość premium, to są produkty premium. I dlatego my płacimy za piwo tam, nie wiem, 7, 8, 9, 10 zł, więcej również oczywiście. Jeżeli sobie jakieś sztosy kupujemy, no to te ceny są zdecydowanie wyższe. I oczekujemy w związku z tym, żeśmy zapłacili tyle, ile zapłacili, że to będzie trochę wyższa jakość, że czymś nas te piwa zaskoczą, że będą miały lepszy smak, aromat, wszystko co tam w piwie się powinno znajdować. Jeżeli kupujemy budżetowego koncerniaka za złoty 99 typu harnaś w puszce i tak dalej, no to nie spodziewamy się po tym piwie rewelacji. I jakby mamy świadomość tego, będąc jakoś tam już uświadomionymi konsumentami piwa, że za tę cenę od tego producenta nic super nie dostaniemy. I to jest normalne. I wtedy można powiedzieć, że ta cena w jakiś sposób odpowiada jakości tego, co dostajemy. Ale jeżeli wydajemy 8 zł, 9 zł i tak dalej na piwo i dostajemy produkt, który w naszej ocenie jest słaby, no to niestety coś tu jest nie halo. No i tutaj się pojawia pytanie, z czego to wynika. Wynika to z tego, jakby nie jest to żadne odkrycie, że generalnie polski craft ma pewien problem z jakością. Nie dotyczy to oczywiście wszystkich browarów, bo są browary, które ja bardzo szanuję za to, że potrafią tę wysoką jakość utrzymywać i można tutaj wymieniać konkretne, które rzadko zawodzą. Nie mogę powiedzieć, że nigdy nie zawodzą, ale rzadko zawodzą. Rzadko zawodzi Golem, rzadko zawodzi Łańcut, rzadko zawodzi Pinta, Raduga, Harpagan, jeszcze jakieś inne da się wymienić, ale wiemy, że ten rynek się nam bardzo rozrósł. I jest ilość browarów, które już nie mogą się takimi, że tak powiem, dobrymi statystykami ocen pochwalić. I niestety są to także browary, które no jakoś tam są zaliczone w poczet czołówki polskiego kraftu, czy nawet w poczet ojców założycieli polskiego kraftu. Jakby problemy z jakością nie tylko dotyczą tego, że mamy piwo, które nam nie smakuje, czasami mamy też piwo zepsute. Mamy czasami piwa, które wybuchają. I wiemy, że ten problem nie dotyczy tylko browarów jakichś, które się pojawiły jak efemerydy i za chwilę być może znikną, ale problem gdzieś tam wybuchających piw ostatnio też dotyczy
browaru ze ścisłej czołówki, tak? Więc to nie jest tak, że jakby problem gdzieś tam dotyczy tylko jakiegoś marginesu. To jest problem bardzo konkretny. Akurat ten w moim przekonaniu wynika gdzieś tam z fetyszyzowania braku pasteryzacji. Ja naprawdę mam dużo większe zaufanie do piw, które były jednak pasteryzowane, jeśli chodzi o polski kraft, niż do tych, które nie były pasteryzowane, bo w przypadku braku pasteryzacji po prostu rośnie zdecydowanie ryzyko tego, że coś będzie nie halo. A niestety mam wrażenie, że my sobie daliśmy wszyscy narzucić i kraft też sobie dał narzucić. Trochę taką, no, bym powiedział, koncernową narrację wręcz, bo przecież to koncerny zaczęły nas szczuć w pewnym momencie piwami niepasteryzowanymi, a mikrofiltrowanymi, co tak naprawdę z punktu widzenia piwa jest dużo gorsze niż pasteryzacja. Później też BRJ dołożył swoje, tam mówiąc o tym piwie nieutrwalonym i tak dalej. I gdzieś tam ludziom się zapisała w głowie taka idea, takie myślenie, że piwo niepasteryzowane jest piwem lepszym niejako z definicji, bo jest niepasteryzowane. No bzdura. Są niepasteryzowane piwa, które są słabe, które się psują, które są po prostu nieudane też z takich względów, bym powiedział, czysto piwowarskich, recepturowych i tak dalej. Są piwa pasteryzowane, które są po prostu znakomite. A na pewno piwa pasteryzowane są dużo stabilniejsze. Więc to jest jakby pierwsza rzecz, że gdzieś chyba niektórzy zbytnio uwierzyli w magię braku pasteryzacji, jakoś tutaj ją bardzo, bardzo usilnie lansują, usilnie się jej trzymają. Według mnie robią błąd. Robią błąd i konsumenci też to później mogą negatywnie odczuć. Więc ja raczej bym tutaj upatrywał jednej z przyczyn problemu właśnie w braku pasteryzacji i w niechęci do pasteryzacji jako powiedzmy procesu technologicznego. To jest oczywiście tylko gdzieś tam jeden wymiar problemu, dlatego że problem jest oczywiście szerszy. Pojawiają się piwa, które są po prostu nieudane, bo są na przykład obciążone poważnymi wadami. To w dalszym ciągu są piwa kraftowe, za które my musimy płacić określone pieniądze. Płacimy 8, 9, 10 więcej złotych i w tym momencie no, też mamy prawo oczekiwać, że to co dostaniemy będzie jakby coś sobą prezentowało w wymiarze jakości. Jeżeli się okaże, że piwa są obciążone poważnymi wadami, czasami do tego stopnia, że są niepijalne i tyczy się to także piw oczywiście pasteryzowanych, no to mamy po raz kolejny jakby objaw tego, że coś jest nie w porządku. Więc jakby te problemy tutaj jakościowe też dotyczą tej sfery. No i dotyczą jeszcze jednej sfery dość istotnej, czyli kompletnej niezgodności tego, co browar nam deklaruje na etykiecie, tego, co nam deklarują piwowarzy, którzy to piwo stworzyli, z tym, co de facto dostajemy. Oczywiście przykłady tutaj można mnożyć, tak? West Coasty nominalne, które smakują jak East Coasty, a czasami jak jakieś bittery muśnięte amerykańskim chmielem, albo jak takie klasyczne English IPA muśnięte gdzieś tam amerykańskim chmielem, a czasami nawet nie muśnięte tym chmielem, bo go nie czuć. To są jakby rzeczy takie no, najbardziej powszechne. Brut IPA, które w praktyce się okazują jakimiś karmelowymi ulepkami, a piwowarzy, prawda, dwa dni przed premierą się podniecają na Facebooku, jakie to uważali świetne, głęboko odfermentowane piwo, które, prawda, enzymami jest tak po prostu zrobione, że jest super, super wytrawne i będzie po prostu soczyste, wytrawne i co tam tylko chcecie. Potem się okazuje, że dostajemy karmelowy ulepek. Nie będę się już tutaj znęcał i przywoływał po raz kolejny tego wypustu, bo niektórzy pewnie dobrze wiedzą, o który chodzi. Więc generalnie są problemy, tak? Są problemy jakościowe rozmaite i bardzo trudno jest mi tutaj znaleźć uzasadnienie dla tego, dlaczego, że tak powiem, konsument kraftu w Polsce powinien uznać za coś normalnego, że płaci 8, 9, 10 zł i więcej za piwo i dostaje produkt, z którego jest niezadowolony, bo albo jest wadliwy, albo wybucha, jest ekstremalnie przegazowany i z tego tytułu też czasami niepijalny, albo jest całkowicie niezgodny z zadeklarowanym stylem. Przykładów tego typu sytuacji mamy naprawdę wiele. No i się pojawia pytanie, czy jako konsumenci mamy wyjść z założenia, że to jest wszystko ok, to jest wszystko fajnie, tak się może zdarzyć. Czy jednak powinniśmy gdzieś tam, jak to konsumenci mogą,
wywierać presję na producentów, wywierać presję na browary, aby bardziej się przyłożyły. Bo moim zdaniem ktoś się tutaj nie do końca przykłada. Kolejna sprawa to jest też powtarzalność warek. No, gdzieś się tam to też czasami pojawia, że te warki nie są powtarzalne, że mamy ileś tam warek danego piwa, jedna warka jest taka, inna jest zupełnie inna. Mamy na przykład te West Coasty jakieś, które raz smakują jak West Coasty, raz smakują jak jakieś American Bittery i tak dalej, i tak dalej. Jest problem, tak? Jest to problem wielowymiarowy, a sprowadza się ten problem z punktu widzenia konsumenta do tego, że wydaje swoje pieniądze trochę na zasadzie loterii, czyli tak naprawdę nie wie, czy to piwo będzie udane, czy ono będzie wadliwe, czy nie będzie wadliwe, czy będzie zgodne ze stylem, czy nie będzie ze stylem. Zawsze gdzieś kupowanie piwa kraftowego jest taką trochę ruletką. Wydajemy te pieniądze i nie mamy pewności tak naprawdę, co dostaniemy. I tu pojawia się pytanie, czy skoro płacimy tyle za piwo i to piwo okazuje się nie tak udane, jakbyśmy mogli się spodziewać, to pojawia się pytanie, czy z naszego punktu widzenia, z punktu widzenia naszego portfela, to jest w ogóle tyle warte. Otóż ja mam nieodparte wrażenie, że często nie jest tyle warte i to jest problem. Ale jednocześnie nie będzie możliwości kupić tych piw taniej, bo czy się udamy do marketu dobrze zaopatrzonego w kraft typu Auchan, czy się udamy do sklepu specjalistycznego, to te ceny generalnie będą się prezentować na takim, a nie innym poziomie. No więc tutaj my musimy sobie zadać pytanie jako konsumenci i musimy zadać to pytanie browarom. Czy aby na pewno szacunek do konsumenta występuje w odpowiednim stężeniu. Ja mam wrażenie, że on nie występuje w odpowiednim stężeniu i już nawet nie chodzi o to, w jaki sposób niektóre browary reagują na zarzuty konsumentów związane z jakością, bo to chwilami jest żenada, a jeżeli to robią ojcowie założyciele kraftu, to to w ogóle jest żenada do kwadratu, więc już nawet nie chcę w tym momencie w to wchodzić, ale tutaj chodzi o takie, bym powiedział, podejście zupełnie elementarne. Rozlewamy piwo, kierujemy to piwo do dystrybucji, to piwo trafia na półki sklepowe, później trafia do naszych domów, pijemy i nagle się okazuje ząg. Zapłaciliśmy 10-11 zł i dostajemy piwo bardzo słabe, które w ekstremalnych przypadkach nawet musi skończyć w zlewie albo w toalecie. To nie jest fajne, to nie jest fajne, dlatego że to my utrzymujemy polski kraft, bo my kupujemy rzemieślnicze piwa, my utrzymujemy browary, my konsumenci. I my naprawdę mamy prawo do tego, żeby dostawać produkt odpowiedniej jakości. Jeżeli, że tak powiem, klienci kupujący jakikolwiek inny towar dochodzą do wniosku, że jest to towar nieudany, wadliwy, to są, nie wiem, postępowania reklamacyjne, jest wywieranie jakiejś tam, powiedzmy, presji na producenta za pośrednictwem mediów społecznościowych, żeby on się zachował w sposób przyzwoity. Te reklamacje jakoś tam są uwzględniane, raz lepiej, raz gorzej. W polskim krafcie to wszystko gdzieś funkcjonuje na zasadzie takiej, no, generalnie wiecie, jak to jest produkcja rzemieślnicza. No, może się zdarzyć, że coś się nie uda. Oczywiście jest nam bardzo przykro, że zapłaciłeś 11 zł za to nieudane piwo i może faktycznie ta warka jest całkowicie do bani, no ale przecież wiadomo, że nikt tej warki nie będzie wycofywał. To akurat nie zawsze tak jest, dlatego że już się zdarzało, że gdzieś tam te warki były wycofywane, jak się pojawiały jakieś ewidentne problemy, jakby których już się nie dało żadną propagandą, powiedzmy, wyjaśnić, to po prostu piwa gdzieś tam były wycofywane. Były takie sytuacje, że one wracały właśnie ze sklepów, że można było je oddawać i jakoś tutaj potrafiono się zachować fajnie. Ale generalnie wychodzi na rynek naprawdę sporo piw, które absolutnie swoją jakością, tym co reprezentują w wymiarze smakowym i każdym innym, no nie są godne tego, aby za nie płacić takie pieniądze. Więc tutaj należałoby powiedzieć browarom, żeby się w końcu ogarnęły, a przynajmniej chodzi o te browary, które no generalnie mają jakiś tam problem, a są browary, które mają problem, a powinny się ogarnąć. Powinny się ogarnąć dlaczego? Dlatego, że powinny szanować nas.
powinny szanować ludzi, które wydają pieniądze na ich piwa. Bo nie po to ludzie, którzy dzisiaj kupują krafty, przesiedli się z koncerniaków, z jakichś żubrów, z warek, z żywców. Większość z nas topiła wszystko kiedyś. Nie po to się przesiedliśmy z piw, które można kupić za mniej niż 2 złote w rozmaitych sklepach. Nie po to się przesiedliśmy na piwa, za które płacimy zdecydowanie więcej, kilkukrotnie więcej, a czasami wydajemy jeszcze więcej pieniędzy, bo akurat mamy ochotę na sztosa. Nie po to to wszystko robimy, nie po to wydajemy nasze pieniądze ciężko zarobione, aby dostawać kiepskiej jakości produkt. I jeszcze do tego często również beznadziejny serwis reklamacyjny, a w zasadzie brak serwisu reklamacyjnego, wynikający z tego, że wiele browarów rzemieślniczych kompletnie nieprofesjonalnie podchodzi do tego tematu. Powiedzmy sobie szczerze, ja zdaję sobie sprawę z tego, że przedsięwzięcie kraftowe to nie jest koncern, ani to nie jest nawet browar regionalny, gdzie są jakieś działy marketingu, działy jakości i tak dalej. Zdaję sobie sprawę z tego, że to wszystko jest robione momentami wręcz chałupniczo. Jak się rozmawia gdzieś tam zakulisowo z ludźmi z branży, no to właśnie tak wygląda. Są ładne etykiety, czasami na tych ładnych etykietach tak naprawdę kończą się elementy względnego profesjonalizmu w tym wszystkim. Ja sobie z tego wszystkiego zdaję sprawę. Wiem, że to tak wygląda. Wiem, że są ograniczone gdzieś tam zasoby finansowe, możliwości organizacyjne, logistyczne. Ja to wszystko wiem. Ale mimo wszystko nie po to to wszystko gdzieś tam jest określane mianem kraftu, rzemiosła. Nie po to te wszystkie wzniosłe słowa na temat tych piw i tego, jakie one są wyjątkowe, się pojawiają, żebyśmy na końcu dochodzili do wniosku, że bezpiecznie jest sobie momentami kupić już tę mityczną niemalże perełkę i mieć przynajmniej spokój w tym sensie, że wiemy, czego się po niej spodziewać, niż wydawać kolejnych 10 zł na piwo, które będzie nieudane i które być może nawet trzeba będzie wylać do zlewu. Więc ja bym tutaj naprawdę zachęcił w tym momencie browary, te, które mają problem, a myślę, że te, które mają problem, sobie z tego doskonale zdają sprawę, żeby się ogarnęły, żeby skończyła się taka zabawa troszeczkę z klientem na zasadzie, że będzie się sprzedawać jakieś tam kawałki, no że to jest, prawda, kraft, że to jest ta specyfika, że nie jesteś pewien nigdy, co dostaniesz, bo to się właśnie tym różni od produkcji masowej. Produkcja masowa też potrafi być niestabilna, ale nie chodzi o to chyba, żeby się porównywać z koncernami, których hejtowanie tak łatwo przychodzi gdzieś tam całemu środowisku kraftowemu, tylko chodzi właśnie o to, żeby konsekwentnie pokazywać: my robimy lepszy produkt, my robimy dobre piwo, my oferujemy lepszą jakość. Skoro tak jest i skoro tak ma być, to niech te ceny, niech te pieniądze, które my wydajemy na piwo, wreszcie idą za tymi hasłami. Niech to piwo, które kupujemy, będzie piwem dobrym, będzie piwem stabilnym, będzie piwem przewidywalnym. I o to tak naprawdę chodzi. O to chodzi konsumentowi. Myślę, że więcej tego szacunku dla konsumentów by się zdecydowanie przydało. Ja rozumiem, że są pewne czynniki, które mogą spowodować, że te ceny rosną i zdaję sobie sprawę z tego, że koszt wyprodukowania butelki piwa rzemieślniczego to jest zupełnie inna historia niż wyprodukowanie piwa w browarze koncernowym i każdy sobie z tego zdaje sprawę. Ale skoro tak jest, to tym bardziej jako osoby, które wydają pieniądze na to piwo, oczekujemy, że ta jakość będzie odpowiednia. Jeżeli nie jest, to jako konsumenci mamy pełne prawo powiedzieć, że nam się to nie podoba. I to naprawdę nie chodzi o to, żebyśmy my w ramach tego świadka piwnego, tego całego środowiska kraftowego, cały czas się tylko poklepywali po plecach, udawali jakieś świetnie, tworzyli jakieś tam, prawda, propagandowe peany na cześć kraftu i tego, jak to w ogóle wszystko doskonale wygląda. Chodzi o to, żeby środowisko potrafiło też na siebie spojrzeć krytycznie. I dotyczy to również browarów, dotyczy to zawodowych piwowarów. My wszyscy utrzymujemy polski kraft, kupując piwa. Skoro tak, skoro wydajemy swoje pieniądze ciężko zarobione,
skoro decydujemy się na kupno produktu premium, który jak na realia polskich zarobków, zamożności społeczeństwa nie jest tani, bo to nie są tanie rzeczy, jeżeli sobie to porównamy powiedzmy ze średnią ceną takiego w cudzysłowie zwykłego piwa, nie po to wydajemy te pieniądze, żeby dostawać kiepski produkt. Jakby z tym bym chciał zostawić gdzieś tam osoby odpowiedzialne za produkcję piw rzemieślniczych, gdzieś to tam zostawiam pod rozwagę i też bym chciał zwrócić uwagę na to, że to nie jest jakby mój tutaj wywód i moje tylko myślenie, tylko przemyślenia wielu osób, które są na co dzień konsumentami kraftu. Wszyscy byśmy chcieli naprawdę pić dobre kraftowe piwo, ale żeby tak było, muszą się niestety pewne rzeczy zmienić, także po stronie browarów. Jakie jest wasze zdanie na ten temat? Jakie są wasze doświadczenia z jakością? Czy też macie często takie wrażenie, że wydaliście pieniądze niemałe, jak na polskie realia, na piwo, które to potem piwo okazuje się całkowicie nieudanym, a czasami po prostu niepijalnym? Podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach pod filmem. Ja serdecznie was pozdrawiam i dziękuję za uwagę. Zachęcam do dyskusji oczywiście również. Tomasz Migdałek, Birofile, Vlog o piwie. Pijcie dużo dobrego piwa. Wasze zdrowie już w najbliższej recenzji degustacyjnej albo na live'ie. Trzymajcie się ciepło. Cześć.